Kamila Karewicza przekazała ważne wiadomości, odwołano pogrzeb legendarnego. W sieci pojawiło się oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Kamila Karewicza wydała oficjalne oświadczenie w sprawie pogrzebu uwielbianego przez Polaków. Ceniony aktor zmarł 18 marca 2020 roku, miał 97 lat. W związku z pojawieniem się nowych okoliczności, poinformowano o odwołaniu zaplanowanych wcześniej uroczystości pogrzebowych. Cenionego artystę odwołała pogrzeb. Emil Karewicz odszedł 18 marca 2020 roku, ku rozpaczy nie tylko swoich bliskich, ale również wielu fanów polskiego kina. Legendarny aktor w chwili śmierci miał 97 lat i choć wielu spodziewało się jego rychłego odejścia, wieści o śmierci mężczyzny wstrząsnęły Polakami. Dużo emocji wzbudziły w wielbicielach jego talentu informacje o. Organizacja ostatniego pożegnania Emila Karewicza została bowiem utrudniona przez panującą w kraju sytuację, związaną z pandemią koronawirusa. Początkowo rodzina poinformowała, że zostanie pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Marsinie Wawerskim w trakcie skromnej ceremonii. Wielu wielbicieli oraz jego kolegów po fachu było zawiedzionych faktem, że z powodu rządowych restrykcji nie będą mogli tłumnie pożegnać lubianego artysty. Normalnie na jego pożegnanie przyszłyby tłumy, bo to legenda. Niestety w dobie pandemii to niemożliwe i pochowają go skromnie. Smutne to bardzo, powiedziała aktorka Teresa Lipowska w rozmowie z Faktem. Emila Karewicza zmieniła plany, aktor spocznie w Alei Zasłużonych. Bliscy Emila Karewicza podjęła jednak decyzję o odwołaniu wstępnie zaplanowanej ceremonii. Wszystko przez nowe okoliczności, które pojawiły się w ostatnich dniach. Mężczyzna wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie. W trakcie przygotowań pogrzebowych Związek Artystów Scen Polskich wystosował wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby prochy Emila Karewicza, uwielbianego i cenionego przez wielu Polaków, zostały złożone w Alei. Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Biorąc pod uwagę zasługi taty w rozwój polskiej kultury, zaakceptowaliśmy pochówek o charakterze państwowym, przekazali bliscy Emila Karewicza. Dwa. Na razie nie są znane szczegóły pochówku na warszawskich Powązkach. Przekazała, że poinformuje o terminie i szczegółach pogrzebu, kiedy tylko zapadną ostateczne decyzje.